Jeśli interesujesz się dietetyką, myślisz o pracy albo już pracujesz w zawodzie dietetyka, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy. Joanna Cieślak-Ospalska i doktor habilitowana Katarzyna Zabłocka-Słowińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Katarzyna Zabłocka-Słowińska, doradczyni żywieniowa, specjalistka psychodietetyki, członkini Komitetu Nauk o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk i wykładowczyni kierunku dietetyka na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Dzisiaj będziemy rozmawiały o skomplikowanej relacji z jedzeniem. No, ale to zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, to ja w ogóle zapytam, co to znaczy, że my mamy relację z jedzeniem. Wydawałoby się, że po prostu jemy, ale to się okazuje, że jeszcze jest relacja. Tak, zwykliśmy myśleć o jedzeniu tak bardzo, powiedzmy w takim ujęciu codziennym, że jest to po prostu dowóz energii, dowóz składników odżywczych, składniki, które odżywiają nasze ciało, energia, która ma zapewnić nam no właśnie tą energię do funkcjonowania, do życia, do pracy, do zabawy, do rekreacji. Natomiast no faktycznie istnieje jeszcze ten aspekt emocjonalny, ten aspekt związany z emocjonalny, związany z naszym stosunkiem do jedzenia, tym też, jak my za pomocą jedzenia regulujemy sobie emocje, więc to też w pewnym sensie wpływa na naszą relację z jedzeniem, no bo jeśli to jedzenie pełni taką rolę regulatora emocji, no to zaczynamy mieć z tym jedzeniem no taką relację bardzo bliską, bo pozwala nam poczuć się lepiej. Więc no właśnie, tutaj chciałabym podkreślić, że jemy nie tylko dla dostarczenia sobie składników odżywczych, energii, ale również dla bardzo często dostarczenia przyjemności, podtrzymania relacji, bo przecież jedzenie ma bardzo ogromny aspekt społeczny. Jemy w towarzystwie, jemy dla celebrowania różnego rodzaju sytuacji ważnych, życiowych, dla podkreślenia ważności świąt, więc tych aspektów, które towarzyszą jedzeniu, jest bardzo, bardzo dużo, stąd właśnie mówimy o tym, że jest to relacja z jedzeniem. Zresztą myślę, że możemy też powiedzieć o tym, że właściwie tak jak popatrzymy chronologicznie na nasze życie, w każdym momencie naszego życia, to jedzenie może pełnić bardzo różną funkcję, no bo już od okresu niemowlęcego niemalże jedzenie jest dla nas takim łącznikiem bardzo często między nami a matką, najbliższą nam osobą. Później w okresie takim powiedzmy nastoletnim, czym ja teraz właściwie bardzo mocno zajmuję się w kontekście gabinetowym, właśnie psychodietetycznym, często jedzenie jest jakimś takim elementem umożliwiającym nam eksponowanie siebie, pokazanie siebie, próby kontroli siebie, pokazanie światu, co jest dla nas ważne, jak chcemy funkcjonować. Często też jest jedynym sposobem na wyrażanie swojej tożsamości. Szczególnie to już trochę zahaczam o anoreksję, szczególnie w domach, gdzie trudno o wyrażanie swojego ja. No i później w okresie starszym też jedzenie pełni taką rolę wspierającą zdrowie. W okresie młodości nie myślimy o tym, natomiast w okresie starszym wraz z upływającymi latami zaczynamy myśleć o tym aspekcie zdrowotnym. Czy ta relacja z jedzeniem była zawsze? To znaczy, o ile celebrowanie ważnych momentów z historii znamy, widzimy chociażby na obrazach, czytamy w przekazach historycznych i o tym wiemy, to ta cała kwestia związana z emocjami, czy też to, o czym pani powiedziała przed chwilą, z wyrażaniem siebie, z wyrażaniem wartości, czy to jest coś nowego, co się pojawiło stosunkowo niedawno, czy to też było wcześniej? Ja myślę, że to było od zawsze. Natomiast myślę sobie, że w ostatnich czasach, biorąc pod uwagę rozwój nauki, rozwój mediów społecznościowych, rozwój społeczeństw w ogóle, idziemy bardzo szybko do przodu, zajmują nas coraz to nowsze tematy i ten aspekt żywieniowy, ta relacja z jedzeniem zaczyna być coraz bardziej podkreślana, bo coraz więcej mówi się o zaburzeniach odżywiania, o właśnie zaburzonej relacji z jedzeniem, więc myślę sobie, że to było od zawsze, natomiast pewnie nie było brane pod uwagę. Teraz przychodzi mi na myśl postać figurki Wenus Willendorfu, która swoimi obfitymi, bujnymi kształtami no pokazuje, że to jedzenie jest ważne, że ten dostęp do energii, do składników odżywczych ma zasadnicze, a w tamtych czasach kluczowe znaczenie dla życia ludzkiego. Myślę też, że być może dzisiaj bardziej widoczne jest to utożsamianie się z pewną
z pewnymi, nazwę to teraz trendami, za chwilę pewnie to trochę pani skoryguje, czy też odpowiednio ubierze w słowo, ale nazwijmy to, że z trendami w jedzeniu, łatwiej jest nam przez pokazywanie siebie w kontekście jedzenia budować swoją tożsamość, bo mamy chociażby media społecznościowe. Chodzi mi o to, że mam przy sobie telefon, mam konto na Instagramie czy na TikToku, nagram krótkie wideo i już pokazuję, że na przykład jestem wegetarianką, więc dla mnie ważne jest to i to, albo jestem weganką, więc ważne jest coś podobnego, ale trochę innego, albo jestem na diecie keto, więc dla mnie ważne są zupełnie inne, czy też inne wartości. I być może teraz po prostu łatwiej jest nam to pokazywać. Pewnie tak, pewnie dostęp do mediów społecznościowych i przeniesienie jednak w dużym stopniu tych relacji do świata wirtualnego, do świata mass mediów, z pewnością daje nam taką łatwość, no bo żyjemy jednak w świecie instant, w świecie, gdzie wystarczy zrobić zdjęcie i to zdjęcie już w jakiś sposób nas określa. Wystarczy hashtagami użyć kilkunastu wyrazów i za pomocą tych hashtagów też w jakiś sposób wyeksponować swoje wartości, to co nas określa, właśnie to co jest dla nas ważne, więc myślę sobie, że tak. Natomiast z drugiej strony, nawet ostatnio przygotowywałam ze swoją licencjuszką pracę licencjacką na temat między innymi obrazu kobiecego ciała w historii i właściwie ten stosunek nasz człowieka do jedzenia, do obrazu własnego ciała na przestrzeni wielu lat, czy na przestrzeni w takiej chronologii historycznej odgrywał większe bądź mniejsze znaczenie, więc myślę sobie, że na pewno jest tak, że teraz łatwiej jest nam to pokazywać. Niemniej jednak ten stosunek, ta relacja z jedzeniem, relacja z obrazem własnego ciała była od zawsze. I przypuszczam też, że niczym nowym nie są zaburzenia odżywiania, które mamy. Możemy zrzucać wiele na media społecznościowe, ale to nie jest kwestia ostatnich kilkunastu lat. Dokładnie tak. Myślę, że jeśli weźmiemy pod uwagę zaburzenia odżywiania, to pewnie pojawiały się one dużo, dużo wcześniej. Niemniej jednak badania naukowe w tym kierunku rozwinęły, że tak powiem, skrzydła i osiągnęły zawrotne tempo właściwie w ciągu ostatnich kilku dekad i faktycznie tych badań jest coraz więcej i pokazują złożoną etiopatogenezę tego zjawiska. Coraz więcej, właściwie wiemy coraz więcej, a de facto pokazuje nam to, jak dużo jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, jaka tak naprawdę jest etiopatogeneza. Nie ma jednej. Ciężko jest wyznaczyć taką jedną, najważniejszą. W zależności też od tego, o jakim zaburzeniu odżywiania mówimy, no to wtedy też inne czynniki będą odgrywały dużo większą rolę, więc tutaj, to jest w ogóle taki ogromny worek i ogromna przestrzeń do badań. Szczególnie narastający trend występowania zaburzeń odżywiania możemy obserwować właśnie od czasów wystąpienia pandemii, kiedy to odosobnienie, przebywanie w zamkniętych ścianach, brak możliwości swobodnego funkcjonowania, lęk związany z ryzykiem zachorowania, lęk również związany ze zdrowiem rodziny i najbliższych, ale również, szczególnie w przypadku młodych dziewcząt, urwanie kontaktów, takich bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, mocno przyczynił się właśnie do zwiększenia częstotliwości występowania zaburzeń odżywiania, szczególnie anoreksji, ale również napadowego objadania się czy bulimii. No właśnie, bo chciałam o to dopytać, bo my mówimy o zaburzeniach odżywiania, ale właściwie czym te zaburzenia odżywiania są? Jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, no to są zaburzenia z kręgu zaburzeń psychicznych, one mają swoją klasyfikację, swoje jednostki chorobowe i według klasyfikacji ICD-11, tych zaburzeń jest kilka, natomiast ja bym się chciała skupić na takich najważniejszych i chyba najczęściej występujących, pojawiających się w gabinetach psychodietetycznych, bo o tym mogę mówić z racji swojego doświadczenia. No i do tych zaburzeń zaliczamy anoreksję, ale również napadowe objadanie się i bulimia. To są chyba takie trzy najczęściej występujące. Mówi się również o ortoreksji, natomiast na ten moment ortoreksja nie ma kryteriów diagnostycznych, nie jest klasyfikowana w ICD-11.
Więc tutaj faktycznie obserwujemy pewne czynniki, które mogą mówić o tym, że jest to ortoreksja, ale nie ma takich jasnych kryteriów diagnostycznych. Jeśli chodzi o napadowe objadanie się, to jest tak naprawdę zaburzenie odżywiania, które jest klasyfikowane od niedawna, bo dopiero właśnie w klasyfikacji ICD-11 to zaburzenie się pojawiło. Wcześniej mówiono już o napadowym objadaniu się, natomiast no nie było kryteriów diagnostycznych. Pewnie częstotliwość występowania, narastająca częstotliwość występowania, ale również coraz więcej badań w tym kierunku dały taką szansę i taką możliwość, by te kryteria jednoznacznie określić. Czy możemy powiedzieć, co te zaburzenia wywołuje? Czym one są wywoływane? Tych czynników jest ogrom i tak naprawdę myślę sobie, że naukowcy, badając różne aspekty, za każdym razem podkreślają ważność określonego obszaru tych czynników, natomiast my na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest jakiś jeden czynnik predysponujący do zaburzeń odżywiania. No na pewno pewne cechy osobowościowe predysponują osoby do występowania zaburzeń odżywiania. W przypadku anoreksji jest to na przykład perfekcjonizm, czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, natomiast w przypadku napadowego objadania się czy bulimii jest to impulsywność, czyli taka trudność do odraczania gratyfikacji, ale również bardzo często takimi czynnikami predysponującymi do rozwoju zaburzeń odżywiania jest współwystępowanie innych zaburzeń na tle psychogennym, na przykład depresji, na przykład zaburzeń lękowych, zaburzenia osobowości również dosyć mocno predysponują do występowania zaburzeń odżywiania. Na pewno też istotną rolę, szczególnie w anoreksji, odgrywa system rodzinny i tutaj to w ogóle później w postępowaniu terapeutycznym bardzo dużą rolę podkreśla się właśnie tego systemu rodzinnego. Często właśnie wśród nastolatek prowadzi się terapię rodzinną, w którą zaangażowana jest cała rodzina, ponieważ przyjmujemy, że jeśli ta anoreksja występuje w okresie nastoletnim, w okresie dojrzewania, to bardzo duże prawdopodobieństwo jest właśnie tego, że być może w tym systemie rodzinnym występowały jakieś trudności, które przyczyniły się do rozwoju tej jednostki chorobowej, ale również tutaj musimy podkreślić ogromną rolę, bo też nie chciałabym, żeby ten system rodzinny pozostał gdzieś w pamięci słuchaczy jako ten główny czynnik, który przyczynia się do rozwoju zaburzeń. Ja często też współpracując z rodzicami nastolatek też podkreślam, że no tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co się zadziało, że ten problem wystąpił. Dlatego tutaj też dla przeciwwagi tego systemu rodzinnego chciałabym podkreślić ogromną rolę mediów społecznościowych, które no niestety, teraz już może mniej, bo coraz więcej mówi się o ciało życzliwości, o takim pozytywnym obrazie własnego ciała, ciała akceptacji, natomiast no wciąż jeszcze w zależności oczywiście od tego, jakie konta obserwujemy, wciąż jeszcze te bombardujące obrazy pięknych sylwetek, fit posiłków, idealnych posiłków, dobrze zbilansowanych diet, konta pełne na przykład jakichś restrykcji dietetycznych, restrykcji żywieniowych, jakiegoś takiego ogromnej presji utrzymania określonej masy ciała czy określonego kształtu ciała. To wszystko powoduje, że wśród młodych, dojrzewających dziewcząt, dla których ten obraz własnego ciała, ale również budowanie tożsamości jest szalenie istotne, powoduje właśnie bardzo często rozwój zaburzeń odżywiania. Więc tych czynników jest ogrom. Dlatego też myślę sobie, bo z mojej perspektywy to też jest ważne, dlatego też zwykle terapii zaburzeń odżywiania nie prowadzi jeden specjalista. Zwykle jest to właśnie postępowanie interdyscyplinarne, dlatego że tutaj potrzebujemy wsparcia i lekarza, i dietetyka, czy psychodietetyka, i bardzo często wsparcia psychoterapeuty, tak aby objąć właśnie te różne czynniki, które mogły przyczynić się ostatecznie do rozwoju tej określonej jednostki chorobowej. I według mnie też niezbędna byłaby, ale zdaje się, że nie ma, edukacja właśnie nastolatków w szkole jeszcze, prawda? O tak. Z jednej strony, bo coraz częściej mówi się o edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, co jest bardzo dobre. Natomiast myślę, że też właśnie w kontekście tego, że nie wszystko, co widzimy w mediach społecznościowych, jest prawdziwe. Nie każda influencerka, która pokazuje fit posiłek,
je ten fit posiłek i na tym fit posiłku faktycznie wytrzymuje cały dzień. I że to, co jest w mediach społecznościowych, to jedna, a rzeczywistość to zupełnie inna kwestia. Dokładnie tak. I tutaj też chciałabym jeszcze podkreślić olbrzymią rolę osób, które w jakiś sposób są dla tych młodych dziewcząt, młodych kobiet czy nastolatek ważne, czyli gwiazdy świata muzyki, świata rozrywkowego, które poprzez przedstawianie takiego idealnego, nasuwa mi się słowo perfekcyjnego, życia, bardzo często wywołują wśród tych młodych dziewcząt, ale nie tylko, bo wśród dojrzałych kobiet również. Ja też pracuję z kobietami, nie tylko z nastolatkami, i często ten obraz obserwowany właśnie w mediach społecznościowych jest tym czynnikiem, który zwiększa presję do dążenia do określonej masy ciała, czy do dążenia do określonego wizerunku, i to niestety prowadzi później do zaburzeń odżywiania, więc tutaj ta rola szczególnie tych osób, które są znane, które tworzą jakieś, nazwijmy to, pewnego rodzaju trendy funkcjonowania, no myślę, że na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność. To, co pani powiedziała, jest bardzo istotne o dorosłych, to znaczy my się często skupiamy na młodzieży, bo wydaje nam się, że młodzież jest nieświadoma, pewnie w wielu przypadkach też, ale my również jako dorośli często nie jesteśmy w stanie oddzielić rzeczywistości od tego, co się dzieje online. Ale chciałam dopytać, czy właśnie z tego dążenia do perfekcjonizmu, z tego zapatrzenia się w media społecznościowe, w te idealne momenty przedstawione na Instagramie czy na innych platformach, czy stąd się biorą nie tylko zaburzenia odżywiania, ale też zaburzenie postrzegania własnego ciała? Tak. Tak, między innymi, aczkolwiek oczywiście to nie jest jeden czynnik, który prowadzi do rozwoju zaburzonego obrazu własnego ciała, natomiast no tak, obserwowanie kont społecznościowych, które promują i proponują idealną sylwetkę, wzmaga ogromną presję wśród młodych kobiet, w ogóle kobiet, nastolatek, ale również wśród mężczyzn. Istnieje też takie zaburzenie obrazu własnego ciała i zaburzenie odżywiania, w związku z tym też, które nazywa się bigoreksją, czyli to jest nieadekwatne do rzeczywistości ocenianie swojej masy mięśniowej i wyglądu, w związku z tym u mężczyzn, więc ten problem, ta problematyka dotyka nie tylko, bo mówimy tutaj o płci żeńskiej, natomiast no musimy pamiętać, że zaburzenia odżywiania są taką jednostką chorobową, niezależną ani od płci, ani od statusu ekonomicznego, ani od wieku. Właściwie wiadomo, są pewne tendencje, natomiast no, bycie mężczyzną czy nastolatkiem w sensie płci męskiej nie wyklucza występowania zaburzeń odżywiania, łącznie z anoreksją. Ale faktycznie ten obraz na szczęście już coraz rzadziej, przynajmniej w mojej bańce medialnej, bo ja też prowadzę swoje konta społecznościowe i powiedzmy, że w mojej bańce kont społecznościowych coraz rzadziej promowany jest obraz takiego idealnego ciała. No, niemniej jednak trafiają do mnie nastolatki, które obserwują inne konta, na których to są prezentowane właśnie idealne ciała bez no niemalże grama tłuszczu, co jest oczywiście z biologicznego, fizjologicznego punktu widzenia niemożliwe. To znaczy niemożliwe, być może możliwe, ale bardzo, znaczy nie, no niemożliwe. Natomiast wiadomo, im mniej tej tkanki tłuszczowej, tym większe jest ryzyko konsekwencji zdrowotnych. No i później w gabinecie psychodietetycznym my odczarowujemy ten piękny, idealny, perfekcyjny obrazek i próbujemy urealnić, urzeczywistnić, trochę zderzyć ten nierealny obraz z tym, co jest rzeczywistością. Powiedziała pani wcześniej o tym, że w mediach społecznościowych przedstawiane są idealne sylwetki, ale zastanawiam się, czy w ogóle coś takiego jak ideał sylwetki jest? Czy my możemy w ogóle mówić o jednym ideale? Mhm. To ciekawe w ogóle pytanie, dlatego że przygotowuję teraz prezentację, w której między innymi właśnie odnoszę się do obrazu ciała i też zadaję uczestniczkom tej prezentacji, czy odbiorczyniom tej prezentacji pytanie, czy istnieje coś takiego jak ideał piękna. No bo przecież jak popatrzymy sobie chronologicznie przez naszą historię dziejów ludzkości, to te ideały no naprawdę zmieniały się
diametralnie sobie zrobiłam takie zestawienie z różnych epok ideałów kobiecego ciała i przecież mieliśmy i kobiety, które były bardziej krągłe i wtedy były postrzegane jako bardzo atrakcyjne i takie, które były bardziej filigranowe, z mniejszą zawartością tkanki tłuszczowej. I nawet jak tylko odniesiemy się do wieku XX, no to przecież ten kanon kobiecego piękna zmienił się drastycznie od Marilyn Monroe z bujnymi kształtami do na przykład Twiggy, która była modelką o bardzo takich filigranowych, bardzo szczupłym ciele, więc nie ma czegoś takiego. Też ja bardzo często pracując ze swoimi klientkami podkreślam wagę tego, by poszukiwać poczucia własnej wartości. I to oczywiście też często jest pozyskiwane podczas pracy psychoterapeutycznej, bo to już nie są moje kompetencje, ale też podkreślam, by poszukiwać właśnie, by próbować znaleźć to poczucie własnej wartości, może niekoniecznie w tym obrazie własnego ciała, ale w innych wartościach, które będą nas przybliżać do tego szczęśliwego życia, do którego tak naprawdę dążymy i często właśnie ten obraz idealnego ciała ma być takim substytutem tego szczęśliwego życia. Ja często słyszę od swoich pacjentek, że jeśli tylko schudnę, to będę mogła, nie wiem, dostać wymarzoną pracę, pojechać na wymarzone wakacje. Mało tego, będę mogła się rozebrać na plaży do bikini, bo jeśli nie mam tego idealnego, wymarzonego, perfekcyjnego ciała, to nie mogę. No a wiemy, że to nie to ciało idealne daje szczęście, a po prostu poczucie własnej wartości. Czy my sami u siebie możemy zaobserwować, zdiagnozować, zauważyć zaburzenia odżywiania, czy jednak potrzebna jest osoba trzecia, ktoś z zewnątrz, kto powie, no trzeba się temu przyjrzeć? To jest bardzo ważne i bardzo ciekawe pytanie, dlatego że myślę sobie, że to znowu jest tak, że to zależy od zaburzenia odżywiania, dlatego że o ile w przypadku napadów objadania się, które są bardzo trudne, męczące, bo każdy napad objadania się kończy się ogromnymi wyrzutami sumienia, poczuciem winy, solennym takim postanowieniem, że od jutra to już w ogóle 100% kontroli i wszystko będzie perfekcyjnie w mojej diecie, tak jak być powinno. Oczywiście według sztywnych, wysoko postawionej poprzeczki, sztywnych standardów. I o ile w napadowym objadaniu się te konsekwencje napadowego objadania się są bardzo uciążliwe dla osoby chorującej, więc łatwiej jest jej dostrzec chorobę, podobnie w bulimii, o tyle w przypadku anoreksji, no to jest taka choroba, która ja czasami porównuję do takiej przyjaciółki, która jest bardzo blisko nas, daje nam poczucie kontroli, paradoksalnie poczucie bezpieczeństwa. No i tam jest mnóstwo korzyści, jeśli chodzi o anoreksję. Dlatego bardzo często wykrycie choroby czy zdiagnozowanie choroby no jest bardzo trudne, dlatego że osoba chorująca bardzo długo nie przyjmuje w ogóle ze swojej perspektywy nie widzi choroby, ale mało tego, nawet słysząc z zewnątrz komunikaty, że coś jest niepokojącego, że za bardzo schudła, że ogranicza się w jedzeniu, że nie chce wspólnie spędzać posiłków. No tam jest tych, powiedzmy, tych symptomów bardzo dużo. No to nawet te komunikaty z zewnątrz płynące no bardzo często są negowane, więc w przypadku anoreksji myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo trudne. Żeby samemu, z czasem oczywiście jak już konsekwencje choroby zaczynają, negatywne konsekwencje zaczynają przewyższać te pozytywne, powiedzmy, aspekty, które osoba chorująca czerpie z choroby, jak zaczynają te negatywne konsekwencje przewyższać, no to oczywiście wtedy przychodzi taka refleksja, że no być może to jest coś niepokojącego, niebezpiecznego i być może to zaszło za daleko, ale tutaj chciałabym jeszcze podkreślić, bo to jest bardzo ważne, że leczenie anoreksji tak naprawdę, skuteczność leczenia anoreksji maleje proporcjonalnie do czasu trwania choroby, więc im później choroba zostanie zdiagnozowana i leczenie zostanie podjęte,
tym szanse na szybkie, szybkie wyjście z tych zaburzeń jest mniejsze, więc no tutaj ten czas odgrywa ogromną rolę. Jest Pani wykładowczynią na kierunku dietetyka na Uniwersytecie WSB Merito i zakładam, że kwestia właśnie relacji z jedzeniem jest też jednym z pewnie z ważniejszych tematów, które poruszacie. Dokładnie tak. Z mojej perspektywy, perspektywy osoby, która kształci przyszłych młodych dietetyków, psychodietetyków, pokazanie takiego interdyscyplinarnego podejścia, czyli podejścia, które nie uwzględnia jedynie kwestii żywienia jako właśnie składników odżywczych, wartości odżywczej, wartości energetycznej, ale również pokazuje ten aspekt emocjonalny, relacyjny, jest bardzo ważne, dlatego że w momencie, kiedy przychodzi do nas pacjent, klient, to przedstawienie mu zaleceń żywieniowych to jest jakby jeden aspekt. Ta cała edukacja żywieniowa, ona oczywiście jest szalenie istotna i no ja w ogóle bazuję w swojej pracy na edukacji żywieniowej, ale to jest jakby jeden obszar do pracy. Natomiast drugi, bardzo ważny z mojej perspektywy, o ile nie ważniejsza, przynajmniej być może bym powiedziała trudniejszy, to umiejętność budowania relacji z pacjentem i pokazania mu tego aspektu właśnie relacyjności z jedzeniem. Czyli umiejętność motywowania pacjenta, umiejętność takiego empatyzowania z jego sytuacją. Więc tutaj jakby ten aspekt relacji też rozgrywa nam się na bardzo wielu różnych poziomach, prawda? No bo my rozmawiamy o relacji z jedzeniem, ja też buduję jakąś relację z pacjentem, ten pacjent buduje jakąś relację ze mną, więc też chciałabym i staram się i dążę do tego, żeby podkreślać słuchaczom moich zajęć, że dietetyka to naprawdę nie jest tylko i wyłącznie nauka o wartościach odżywczych, o wartości energetycznej, ale ogromny nakład pracy właśnie takiej dotyczącej, takiej nawet bym powiedziała psychologicznej z pacjentem. To jest szalenie istotne. Pani Katarzyno, to już podsumowując naszą rozmowę, zaczęłyśmy od tego, czym w ogóle jest relacja z jedzeniem. A gdyby mogła pani powiedzieć, jak mieć zdrową relację z jedzeniem? Zdrowa relacja z jedzeniem to jest coś, nad czym myślę sobie, możemy pracować właściwie zawsze, każdego dnia. Tutaj chyba chciałabym też podkreślić rolę rodziców, dlatego że to budowanie relacji z jedzeniem zaczyna się tak naprawdę od okresu właściwie już niemowlęcego, bo rodzimy się tak naprawdę z prawidłowo wykształconymi mechanizmami, jeśli chodzi o naszą relację z jedzeniem. Mamy ośrodek głodu, ośrodek sytości, pojawiają się w naszym ciele sygnały dotyczące sytości oraz sygnały dotyczące głodu, więc my jesteśmy w stanie ocenić, określić, kiedy jesteśmy najedzeni. Niemowlę to wie, nie trzeba go kontrolować w żaden sposób. Kiedy jest najedzone, kiedy jest głodne. No kiedy jest głodne, to całym sobą, tak, całym sobą daje znać, że jest głodne. Więc my się nie musimy tego uczyć. To jakby my się z tym rodzimy. Ewolucja nas w to wyposażyła. Natomiast z biegiem lat, wraz z czasem, szczególnie tym wczesnodziecięcym, kiedy dużą rolę odgrywają w naszym życiu rodzice, przedszkole, opiekunowie, gdzieś często, bardzo często, no bo też różne szkoły były odnośnie żywienia dzieci, często no, młodzi ludzie tracą tę umiejętność, są przekarmiani, ich granice dotyczące żywienia są przekraczane, czyli dziecko na przykład mówi, że już jest najedzone, a rodzic mówi, nie, jeszcze się nie najadłeś, jeszcze pewnie jesteś głodny. No i jakby to jest taki komunikat, który mówi o tym, ja nie mogę ufać swojemu ciału, no bo ten dorosły przecież, który ma, wiadomo, że to nie dzieje się na poziomie świadomym, no ale podświadomym, ten dorosły, który ma kompetencje, wie, przeżył, zna życie, no wie lepiej niż ja, więc no tutaj jakby ogromna rola rodziców, opiekunów, aby w obszarze żywienia, ja zawsze powtarzam to też swoim studentom, że jest takie bardzo mądre zdanie, które mówi o tym, że rodzic decyduje o tym, co dziecko je, a dziecko decyduje o tym, ile je. I nawet jeśli nie je w ogóle w danym momencie, bądź przez pół dnia, to naprawdę nic mu się nie stanie, ono sobie wyreguluje, zresztą są takie badania, które mówią o tym, że
są okresy, kiedy dzieci jedzą bardzo mało, później nadrabiają, więc tutaj natura naprawdę nas wyposażyła perfekcyjnie, jeśli chodzi o te mechanizmy kontroli. Więc po pierwsze, no nie zabierajmy dzieciom tej umiejętności, ale nawet jeśli już w wieku takim, powiedzmy, nastoletnim czy dorosłym orientujemy się, że coś z tą relacją do końca jest nie tak, no to po pierwsze warto się przyjrzeć, czy to jedzenie i w jakim stopniu zaspokaja nasze potrzeby emocjonalne. Czyli czy na przykład mamy taką obserwację, że za pomocą jedzenia regulujemy sobie emocje. I tutaj od razu chcę podkreślić, że tak, że każdy z nas w jakimś tam stopniu reguluje sobie emocje za pomocą jedzenia. No bo któż z nas nie zjadł czekolady, gdy miał gorszy dzień? Wiadomo. No bo. Ale myślę sobie, że ważne tutaj jest, w jakim stopniu to się dzieje. No bo jeśli jest tak, że pierwszą strategią regulowania emocji, bądź jedyną strategią regulowania emocji jest jedzenie, no to znaczy, że coś jest nie tak, że to jest dezadaptacyjna strategia regulowania emocji, no i my potrzebujemy poszukać innych, być może z pomocą psychologa, być może z pomocą psychoterapeuty, a być może wystarczy po prostu konsultacja psychodietetyczna, czy współpraca z psychodietetykiem, żeby sobie poszukać jakichś innych możliwości relaksowania, nie wiem, przeciwdziałania stresowi i tak dalej. I to jest jakby jeden aspekt, czyli sprawdzenie, czy jemy emocjonalnie, czy gdzieś tam ten aspekt jedzenia emocjonalnego u nas jest i jak bardzo jest silny. Druga kwestia, no to nie poddawanie się kulturze diet. Ja pracując ze swoimi pacjentami, pracuję tak naprawdę na nawykach żywieniowych i nawet jeśli prowadzimy redukcję masy ciała, no bo tym też się zajmuję, wspieram w odchudzaniu, to tak naprawdę nigdy nie stosuję, czy no nie lubię słowa zawsze nigdy, ale myślę sobie, że mogę tutaj tak powiedzieć, że stosowanie restrykcyjnych diet to jest metoda, która prowadzi tak naprawdę w przeważającej większości do efektu jojo. Więc tak naprawdę, zresztą o tym też mówią standardy postępowania w leczeniu otyłości, że jedynie budowanie nawyków żywieniowych i oczywiście wiadomo, ten deficyt jest nam potrzebny, no bo inaczej nie zredukujemy masy ciała, ale jedynie za pomocą budowania zdrowych, racjonalnych nawyków żywieniowych my jesteśmy w stanie doprowadzić naszą masę ciała do optymalnej wartości, być może nie idealnej, czyli takiej, jaką w głowie sobie wymarzyliśmy, ale optymalnej, taką, jaką mamy zakodowaną w genach, jaka pozwala nam prawidłowo, dobrze, z pełną mocą funkcjonować. Czyli unikanie diet restrykcyjnych. No i na pewno niedzielenie pożywienia na dozwolone, niedozwolone, tuczące, nietuczące, czyli jakieś fit, zdrowe, niezdrowe, bo wszelkie tego typu podziały właśnie powodują, że trochę jak zakazany owoc, że w momencie, kiedy maleje u nas samokontrola, ona może maleć z różnych przyczyn, możemy mieć gorszy nastrój, możemy być wyczerpani fizycznie, możemy być zestresowani, no to wtedy pierwszą rzeczą, po którą będziemy chcieli sięgnąć, będzie właśnie to jedzenie zakazane, bo ono nam się jawi jako taki, no wiadomo, zakazany owoc, więc coś bardzo smakowitego, coś bardzo atrakcyjnego, coś, co wynagrodzi nam ten gorszy, cięższy dzień. Więc myślę sobie, że to są takie chyba trzy kluczowe rzeczy, czyli nie wchodzenie w restrykcyjne diety, opieranie się tej kulturze diet, budowanie prawidłowych, racjonalnych nawyków już od wieku niemowlęcego, wczesnodziecięcego, no ale tutaj rola dorosłych. No i jeśli my obserwujemy u siebie jakąś taką trudną relację z jedzeniem, no to zastanowienie się, czy ja na pewno daję sobie prawo do tego, że mogę jeść wszystko, oczywiście wiadomo, muszę mieć jakieś zasady racjonalnego żywienia, ale jeśli mam ochotę na loda czy na czekoladę, no to przecież mogę go zjeść. Nic się nie stanie, jeśli to jest jakiś tam ułamek mojego sposobu żywienia. To są chyba takie najważniejsze zasady. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Pani doktor habilitowana Katarzyna Zabłocka-Słowińska, wykładowczyni kierunku dietetyka na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.